Na transmisję zaprasza Orlen, mecenas drugiego międzynarodowego konkursu szopenowskiego na instrumentach historycznych. Grupa PZU, partnerem Międzynarodowego Konkursu Szopenowskiego na instrumentach historycznych. Wspierać kulturę to piękna sztuka. Na transmisję z koncertu zaprasza Lexus, partner Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Na transmisję zapraszają Polskie Linie Lotnicze LOT, partner Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Znamy już wyniki pierwszego etapu drugiego międzynarodowego konkursu szopenowskiego na instrumentach historycznych. We have the results of the first stage of the second international Chopin competition on period instruments. Zanim poproszę dyrektora konkursu o odczytanie listy uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu, bardzo poproszę o kilka słów pana profesora Wojciecha Świtałę, przewodniczącego jury. Before I ask the director of the competition, Dr. Artur Szklener, to read the list of pianists qualified to the second stage, let me ask the chairman of the jury, profesor Wojciech Świtała, to say a few words. The floor is yours. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Przypadł mi w udziale ten zaszczyt reprezentowania jury, czyli w imieniu całego jury chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim kandydatom za udział w konkursie, za ich wspaniałe prezentacje muzyczne. It is my honor to be representing the whole jury here, and on behalf of all the members of the jury, let me say a big thank you to all the participants of the competition. Thank you for your wonderful performances and for being here at the competition.
W ciągu ostatnich trzech dni wysłuchaliśmy bardzo interesujących, czasami bardzo różniących się od siebie interpretacji. Staraliśmy się, biorąc pod uwagę przede wszystkim te elementy ściśle muzyczne, te elementy stylowości wykonania, element jakby dopasowania się do instrumentu, w oparciu o swoją wiedzę, w oparciu o swoją wrażliwość artystyczną, intuicję muzyczną, wybrać tych, którzy naszym zdaniem są najlepsi. Oczywiście każdy z tych wyborów jest zawsze w jakiś sposób skażony subiektywizmem. Nie możemy przekładać tutaj matematyki na język sztuki. Natomiast wydaje nam się, że kierując się dobrą wolą i uczciwością, udało nam się wyłonić 15 kandydatów, którzy w naszym mniemaniu w największym stopniu spełnili nasze oczekiwania i chyba też publiczności i państwa. During the last three days we heard many wonderful performances, very different in fact, and basing our judgment on what we heard, how stylish it was, how well suited to the pianos used in this competition, being honest with ourselves and with our artistic intuitions, which are of course subjective, but we try to be as true as we can, we chose the 15 candidates that will be promoted to the second stage of the competition. Także niestety musimy dzisiaj się rozstać z 20 z Państwa. Bardzo jeszcze raz dziękujemy za wspaniałe prezentacje. Niestety no, takie są reguły konkursu, że pewna eliminacja musi nastąpić, natomiast doceniamy bardzo i szanujemy Państwa talent muzyczny, Państwa wyobraźnię artystyczną i to, co zaprezentowaliście. Mam nadzieję i bardzo byłbym rad, gdybyście zostawili po konkursie w swojej pamięci jak najlepsze wspomnienia. Życzymy Wam wszystkim oczywiście jak największych sukcesów artystycznych w przyszłości. Of course, 20 pianists will not be qualified to the second stage. It is sad, but it is a competition and these are the rules here. So I would like to thank you once again for your musical imagination, your wonderful performances, and I would like to express my hope that this competition will be a wonderful memory in your minds and hearts. Nareszcie oczywiście życzymy powodzenia w następnych etapach i jak największego spełnienia się na estradzie. And to the pianists that will be qualified to the second stage, let me wish best of luck and complete fulfillment on the concert platform. Thank you. Żeby nie przeciągać, oddaję głos panu rektorowi. And let's not make it too long, so let us ask the director of the competition. So let me make it formal. Let me ask the director of the competition, Dr. Artur Szklener, to read the names of pianists qualified to the second stage of the competition. Poproszę dyrektora konkursu o oficjalne odczytanie listy 15 uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu, drugiego międzynarodowego konkursu pianistycznego, międzynarodowego konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Szanowni Państwo, jury zakwalifikowało do drugiego etapu następujące osoby w kolejności alfabetycznej. Ladies and gentlemen, the jury has qualified to the second stage the following pianist. I will read the names in the alphabetical order. Alice Baccalini z Włoch. Alice Baccalini, Italy. Joanna Goranko z Polski. Joanna Goranko, Poland. Eric Guo, Kanada. Eric Guo, Canada. Saya Kamada, Japonia. Saya Kamada, Japan. Hyun-ji Kim, Korea Południowa. Hyun-ji Kim, South Korea. Maria Kurtynina, Rosja. Maria Kurtynina, Russia. Nicolas Margarit, Australia, Hiszpania. Nicolas Margarit, Australia, Spain. Martin Neubauer, Austria. Martin Neubauer, Austria. Piotr Pawlak, Polska. Piotr Pawlak, Poland. Kamila Sacharzewska z Polski. Kamila Sacharzewska, Poland. Janik Trunk z Niemiec. Janik Trunk, Germany. Ludovica Vincenti z Włoch. Ludovica Vincenti, Italy. Derek Wong ze Stanów Zjednoczonych. Derek Wong, United States of America. Angie Zhang ze Stanów Zjednoczonych. Angie Zhang, United States of America. And Yongguan Zong z Chin. Yongguan Zong, China. Brawa, wielkie brawa dla wszystkich.
Panie dyrektorze, panie profesorze, bardzo dziękuję, a państwu życzę dobrej nocy. Thank you and good night. Dziękuję bardzo, bo też przed kamerą, więc przepraszam. Na transmisję zaprosił Orlen, mecenas drugiego międzynarodowego konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Grupa PZU, partnerem międzynarodowego konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Wspierać kulturę to piękna sztuka. Na transmisję z koncertu zaprosił Lexus, partner Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Na transmisję zapraszają Polskie Linie Lotnicze LOT, partner Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.